Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kryptomajnik, tu Piotr z tej strony. Parę osób się już pytało, co ciekawego, jeżeli chodzi o token YouHive na nowych social mediach, które można zdobywać właśnie darmowe tokeny. Zaraz przejdziemy do treści tego. Był właśnie wcześniej robiony filmik Nowe Social Media z tokenem YouHive. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, może sobie ten filmik znaleźć i sobie go obczaić. A teraz Wam powiem, co ciekawego, jeżeli chodzi o ten token. Wprowadzili oni stacking i teraz Wam pokażę, jak wrzucić stacking. Także jest teraz jeszcze zrobione także do coin, bo też wcześniej parę osób się pytało, jak to wypłacić. Ale to zaraz powiem co i jak. Normalne social media, ludzie wrzucają linki, wrzucają airdropy tak samo, po prostu się reklamują i tak jak inne, jak Facebook, jak jakieś tam, nie wiem, co tam jeszcze z takich social mediów, które wy używacie, Twitter czy nie Twitter. Także różne artykuły są, w zależności gdzie co obserwujemy. I za przeglądanie właśnie tego dostajemy darmowe tokeny. Tak samo jak wrzucamy jakieś swoje zdjęcia, ewentualnie jakieś artykuły czy coś w tym stylu, filmiki, to też dostajemy te tokeny YouHive. Także trzeba się udzielać, żeby je zdobywać. Ale teraz przejdźmy do profilu. Tutaj widzicie, mam dwie sztuki, bo wrzuciłem właśnie w stacking. Ale jeżeli chodzi o wypłacenie tego, te darmowe tokeny dopiero będą, są na Ethereum. Trzeba by było przenieść na V2 portfel, ale żeby je przenieść, to też dopiero możemy wypłacić z tych darmowych. Powiem Wam, gdzie tu jest to opisane, December 21, czyli pod koniec roku. One będą dostępne. Chyba że ktoś sobie kupił, to może sobie operować między tym a tym swoimi tokenami, jeżeli chodzi o wypłatę. A teraz cofnę się jeszcze tutaj. Cofnę się i pokażę Wam, jak ci, co już tam działają, jak wrzucić to w stacking. Jeżeli wejdziemy tutaj właśnie na chłopka, czyli jesteśmy na... klikniemy sobie My Wallet. Jesteśmy tutaj i tu Wallet Options pisze. Opcje portfela, Withdraw token, no to o tym mówiłem, deposit i staking. Jeszcze jest opcja u góry buy, jeżeli by ktoś reflektował sobie na to, ale ja wolę zrobić tutaj za darmo. I klikamy staking i na nowo trzeba się właśnie zalogować lub zarejestrować, używając raczej tych samych danych. Login i już jestem i wygląda to tak. I teraz u góry co mamy trzy kreseczki. Klikamy tu, mamy profil swój, zakup tokena, stake new i import from Instagram and Facebook, czyli można sobie importować tu konto z Instagrama lub z Facebooka. Ale ja kliknę na staking i co my tutaj mamy? I tutaj mamy stake i historię maksymalnie. Minimalnie musi być 25 tysięcy. Te 25 tysięcy zdobyłem, no w sumie szybko, ostatnio się mało zajmowałem tym. Mało wrzucałem i mogłem mieć więcej, ale te 25 tysięcy przekroczyłem i wrzuciłem ten staking. Ktoś jak ma się ma te 25 tysięcy tych tokenów, może albo wpisać ilość, albo max jak chce. Mamy 30, 90, 180, 365 dni. I to jest w zależności właśnie i procenty. Procent jest 36 aż do 136%. 136%, czyli drugie tyle tokenów dostaniemy po roku czasu, jeżeli zamrozimy. Jeżeli odmrozimy w trakcie, bo można odmrozić, to nie dostajemy nic. Ja zamroziłem na 90 dni, czyli to daje to 60%. I teraz kliknę, no i wpisujemy tą ilość, minimalnie mówię 25 tysięcy, lub ktoś chce więcej, to sobie wpisze, albo maksa. Ustawiamy ileś dni, klikamy tu jeszcze agri i klikamy stake i tyle, tej roboty. W historii widzimy, kiedy wrzuciliśmy, ja 25 175 sztuk, 60% będzie zysku na 90 dni, jest aktywne, da mi to profitu 3090 sztuk za te 90 dni.
Na obecną chwilę tą ilość tokenów, co mam, to jest około warta gdzieś około $40. Po tych cenach, jak mniej więcej jest zakup i w ogóle. Także tutaj właśnie jeszcze możemy sobie kliknąć Learn More, czyli opis tego całego stackingu. Czyli ile dni, jak to całe się przebywa, że 120, a maksymalnie 125% w skali, jeżeli zamrozimy na 365 dni. Najmniej jeżeli na 30-36%. Ja na 90, czyli 60% było to. I tu też piszę właśnie, że dostaniemy 0, jeżeli byśmy odmrozili. I cała jest rozpiska po kolei, to co wam mówiłem, jak to zrobić, że w stacking, login, zalogować się, stake new, kliknąć i po prostu ustawiamy sobie ilość i kiedy chcemy. Tak to wygląda na ten moment. Zobaczymy Decembra, czy to fajnie się wypłaci, czy da coś to zarobić. Także też jest spoko. Poza tym jeszcze poczekajcie i wejdę na nasz na przykład CryptoMining. Pokażę wam, jak na przykład udostępniać posty czy coś w tym stylu. I niech mi się tylko otworzy strona. Wezmę w nowe. Gdzie jest new? O, też udostępniam tutaj posty z CryptoMiningu. Miałem chwilę przerwy, bo naprawdę pracy było sporo ostatnio. I klikam sobie ten ostatni wpis. I teraz sobie biorę share. More you hive. I już mam post. I już jest udostępniony na you hive. Także tak to wygląda. Wystarczy, no jak ktoś pisze, czy na przykład jakieś swoje filmiki robi, może sobie tutaj wrzucać. Nawet linki widzę, że ludzie wrzucają z airdropami, jeżeli chcą reklamować swoje jakieś tam biznes, jakieś airdropy, czy inne tego typu giełdy, dają jakiś krótki tekst i wrzucają te posty. I przez to dostajemy właśnie te tokeny. Szybko można uzbierać naprawdę te 25 tysięcy, trochę poświęcić czasu dziennie i uzbierać, rzucić staking, może coś z tego wypali. Dla osób, które nie widziały wcześniejszego filmika, to zapraszam właśnie po tytule. Znajdziecie u nas na naszej stronie, a czy na naszym kanale YouTube'owym. Także zapraszam do oglądania. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że pomogłem, jak wrzucić to w stacking. Hejka, do następnego filmiku.